Siemano widzowie, analiza drugiej rundy z Ustronia. Tutaj gram z zawodnikiem z Serbii, ranking 2230, 13 lat, także z takimi delikwentami trzeba bardzo uważać, bo oni potrafią zagrać jedną partię na 1700 elo, drugą partię na 2500 elo, także bardzo ciężko się z takimi gram. No i też przypominam o turnieju w Lublinie 15-16 października, należy się już zapisywać, też 15 października w sobotę po ostatniej rundzie będzie takie after party, imprezka, będziemy świętowali i turniej i wbicie i EMA, także jak ktoś nawet nie chce zagrać w turnieju, to zapraszam na to wieczorne wydarzenie i dawajcie znać, kto jest chętny, bo też muszę wiedzieć, jaki lokal zarezerwować. Dobra, to lecimy tutaj. Ja zdecydowałem się na posunięcie E4 i w sumie najbardziej przygotowywałem się na ruch E6, ponieważ widziałem, że gość no ma mega suchy repertuar, no taki, że po prostu szkoda patrzeć, ponieważ on na wszystko we Francuzie po D4, D5 i tam czy skoczek C3, czy skoczek D2, no to gra bicie na E4, później goniec D7, goniec C6, skoczek D7, skoczek F6, wymienia wszystkie lekkie figury, no i tam wiecie, ustawia trochę gorszą końcówkę. I powiem wam, że z tego typu zawodnikami mi osobiście gra się najciężej, bo zawodnik 2200, czyli coś tam kojarzy, raczej jakichś takich, wiecie, totalnych debilizmów nie odwala. No i jeszcze gra na remis, nie? A wiadomo, że no, w takiej partii no to remisem nie jestem usatysfakcjonowany. I tego typu partie są dosyć ciężkie, bo trzeba zakręcić, ale nie można zakręcić za bardzo, no bo wtedy przewalisz. No dobra, ale tutaj przeciwnik w ogóle zagrał C5, no to ja skoczek F3, skoczek C6, D4, poszedłem w otwartego Sycyla, on E5, skoczek B5 i tutaj zagrał taki boczny wariant A6. Oczywiście, obiektywnie rzecz ujmując, najlepszym posunięciem jest tutaj D6, żeby zabezpieczyć po prostu pole D6, wtedy tutaj goniec z hetmanem pilnują i skoczek nie może tutaj wskoczyć. Natomiast są tacy szaleńcy, którzy grają A6, no i właśnie to przeciwnik zagrał, no to ja oczywiście pakuję się na D6, bicie i hetman E7, czyli widzicie, tutaj przeciwnik już oddał czarnopolowego gońca. I teraz chcę przejść do końcówki. I tutaj są różne szkoły na podejście do tej pozycji, ponieważ można tego hetmana na D2 wycofać, można tego hetmana na D1 wycofać, żeby grać tę pozycję jeszcze z hetmanami na szachownicy. Wtedy zawsze jest ta pozycja trochę dynamiczniejsza. Bądź też najlepsze według Stockfisha i to na co ja się zdecydowałem, hetman bije E7, czyli przejście do tej końcówki. Ja ogólnie lubię tak na dynamice pograć, poatakować, ale końcówki też bardzo lubię. A że tutaj mam parę gońców. Przeciwnik ma tego pionka D słabego, bo on prędzej czy później pójdzie na D6, on tutaj będzie mizerny na półotwartej linii, też na czarnym polu, a ja przecież mam czarnopolowego gońca, więc tutaj jest bardzo dużo atutów w tej pozycji. Więc główna idea jest tutaj taka, żeby właśnie nad tym pionkiem z linii D się znęcać. I przeciwnik, jak nie jest głupi, no to będzie chciał zagrać D5, prawda? Będzie chciał pchnąć tego pionka, żeby wymienić za pionka z E4 i w ten sposób uprościć pozycję, no i pozbyć się słabości. W związku z powyższym ja zagrałem C4, co ma swoje plusy, ma swoje minusy, ponieważ pole D5... pole B5 zabezpieczyłem, więc przeciwnik ani tutaj się nie zaktywizuje, ani tutaj się nie zaktywizuje, ale za to osłabiłem pole D4, no i przeciwnik od razu to wykorzystał. Grożą widełki, więc ja goniec D3 się obroniłem, przeciwnik zagrał tutaj posunięcie D6, to ja kontynuuję rozwój i tutaj zagrał goniec E6 i tutaj zacząłem się zastanawiać, co zrobić dalej. I znowu, przyznam szczerze, że nie rozumiem ludzi, którzy grają takie warianty, bo to jest wariant z gatunku: jak czarny pogra perfekcyjnie, to zremisuje, a jak popełni jakiś jeden błąd, no to leży, nie? No to już lepiej zagrać jakiegoś Najdorfa, czy tam Swiesznikowa, czy Kałasznikowa, gdzie tam walczysz o cały punkt, nie? A dalej białymi nie jest wcale tak łatwo grać, pozycje są dynamiczne.
No dobra, i ja tutaj poszedłem na skoczek E2. Moja idea była taka, że ten skoczek D4 jest głównym atutem przeciwnika, więc dobrze byłoby się go pozbyć. Okazuje się, że lepszym podejściem byłoby grzeczne zagranie B3. I teraz jakieś wieża C8 z klasycznym planem B5, na to w Sycylu zawsze trzeba uważać, bo tutaj skoczek na C3 jest niebroniony, ale ja mogę zagrać goniec B2, go obronić. No fakt, że puszczam teraz pole F4, więc przeciwnik chce się tutaj wpakować, ale gram grzeczne G3, jakaś roszadka i teraz mogę się wpakować na D5 bardzo aktywnie. Ten skoczek już nie będzie miał takiej stabilnej pozycji i no jest duża presja, tak? Czarny naprawdę ma nieprzyjemną pozycję. Nie to, że jest to przegrana, ale to już jest, wiecie, według Stockfisha takie plus 1, plus 1, 20, to już jest taka solidna przewaga. Szczególnie problem jest taki, że ten pionek, ten skoczek na D4 nie ma odpowiedniego wsparcia i często właśnie ja jestem w stanie wymienić, on musi odbić, no i wtedy ma te zdublowane piony fatalne na linii D. Gdyby była struktura taka, to jest całkowicie inna dyskusja, to jest inna pozycja całkowicie, ale że pionek jest słaby na D6, to jest to ok dla białego. Dobrym ruchem byłoby też proste goniec E3, chcemy tutaj ciachnąć na D4 i faktem jest, że trzeba tutaj jeszcze dokładnie pograć, bo wieża C8, atak na pionka, bicie. I tutaj w ogóle trzeba liczyć nawet takie ruchy. Goniec bije C4. I teraz po goniec bije C4 jest posunięcie E bije D4. I wisi goniec, wisi skoczek. I tutaj, żeby utrzymać przewagę, to trzeba znaleźć taki ruch. Skoczek B5. Zbić gońca nie można, bo widły. Więc pionek bije, goniec bije i teraz biały ma 6 pionków, czarny też ma 6 pionków, no ale to jest całkowicie inne 6 pionków, bo tutaj te izolowane dublaki i jeszcze dodatkowo jest 2:1 na skrzydle hetmańskim, więc jest opcja wytworzenia wolnego oddalnego pionka. Także tak jak widzicie, rzeczywiście złożone są tutaj warianty, ale jeżeli biały wie, o co chodzi, no to wyciska fajną przewagę. A jeżeli D4 to po prostu skoczek D5 i wychodzi finalnie coś takiego. Znowu przeciwnik zostaje z tymi paskudnymi dublakami na linii D, także znowuż przewaga. Niestety ja tutaj zdecydowałem się na skoczek E2, co wydawało mi się podczas partii bardzo naturalnym posunięciem, natomiast nie stwarza aż tak dużej presji, jaką mógłbym stworzyć. Czyli tutaj nauka dla mnie i dla was na przyszłość jest taka, że tego skoczka z D4 rzeczywiście dobrze jest się pozbyć, dobrze jest go zaatakować, ale lepiej jest to zrobić gońcem. Bo jeżeli zaatakujemy gońcem, czy to z pola E3, czy to z pola B2, no to wtedy przeciwnik albo musi się cofnąć, albo musi obronić. A jak zaatakujemy skoczkiem, no to zawsze ma opcję po prostu wymienić. I to mu ułatwia życie. No i rzeczywiście tu przeciwnik skorzystał, ale były tutaj jeszcze dosyć chore warianty do policzenia. Pogoniec bije C4 i przyznam szczerze, że liczyłem, że przeciwnik na to pójdzie, bo rzeczywiście nie jest tutaj łatwo ustalić, kto ma lepszą. No i ja pierwotnie policzyłem tak. Goniec bije C4, szach, król D1, przeciwnik bije na A1 i B3 z planem goniec B2. I policzyłem tak, jeżeli B5, to grzecznie odchodzę gońcem, D5, goniec B2, cyk, cyk, bije później na A1, mam parę gońców, kontra wieża, dosyć otwarta pozycja. Uznałem, że to jest duża przewaga. Według Stockfisha jest równa w ogóle. Prawdopodobnie problematyczne tutaj jest złapanie koordynacji tymi gońcami, ale wydaje mi się, że z praktycznego punktu widzenia to znacznie łatwiej grać białymi, no bo dwa gońce zawsze kontrolują bardzo dużo pól, te wieże nie mogą nigdzie wkroczyć, więc to się zawsze gra łatwiej, przyjemniej.
Liczyłem też ruch wieża C8 z ideą skoczek C2, król bije na C2 i B5 na związaniu, nie? Ale tutaj jest znowu goniec D3 i goniec A3, bardzo ważne, żeby tutaj skoczek nie podszedł i nie pomógł koledze wyjść przez C2. I później gram król D2 i wieżą wybijam tego skoczka. No i znowu wychodzę, dwie lekkie zawieże, jest spoko. Ale później tak stwierdziłem, a co kurde z tym D5? Bo on tutaj otworzy linię, wiecie, wrzuci jakiegoś szacha, ja będę musiał odejść królem i wtedy przez C2 skoczek ucieka. No i tutaj ta pozycja, no mi się niezbyt podobała, bo ten skoczek, no myślę, że prędzej czy później powinienem go zdobyć, ale do tego jeszcze daleka droga. Przeciwnik się tutaj mocno zaktywizował, więc to mi się nie podobało. W związku z tym później policzyłem ruch król D2 i to wychodzi znacznie lepiej, bo teraz po D5, cyk, 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 ja sobie gram król C3 na luzaczku, później król B2 i nawet królem tego skoczka zgarnę. I znowu, Stockfish ciągle mówi, że to jest równo. Ale ja całkowicie przyznam, że tutaj ze Stockfishem się nie zgadzam. No z praktycznego, z ludzkiego punktu widzenia, wydaje mi się, że w momencie, kiedy zgarniam finalnie tego skoczka, to jest znacznie przyjemniejsza pozycja białego. Znacznie łatwiej będzie manewrować dwiema lekkimi figurami niż wieżą. No i przeciwnik rzeczywiście tutaj liczył. Liczył, 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 no i finalnie zdecydował się nie bić na C4, zbił na E2. Ja tu odbiłem królem, przeciwnik zagrał F5. No to wiadomo, goniec ma tutaj dużo roboty, bo musi i pilnować na E4 i na C4, więc żeby go odciążyć, zagrałem B3, a też ten goniec się czai przede wszystkim, żeby wkroczyć na A3. I tutaj zabawa jest taka, że jeżeli ja rzeczywiście zakończę rozwój, czyli wprowadzę gońca na A3, wieżę na linii D, no to po prostu zamorduję przeciwnika na tym pionku D6. On po prostu nie będzie miał absolutnie żadnych szans, żeby się utrzymać. Więc przeciwnik tutaj słusznie ustalił, że trzeba pójść na szybko na aktywności do przodu, więc wybił na E4 i zagrał D5. No to ja oczywiście muszę wybić. I teraz no, przeciwnik wymienił jedną słabość na drugą, bo nie ma już tego pionka D6, ale ma pionka E5. Niemniej sporo pionków już się powymieniało, też za chwilę się figury wymienią. I no wiadomo, im mniej pionków na desce, tym większe tendencje remisowe, więc tutaj przeciwnik stwierdził, że po prostu z tą jedną słabością na E5, no to on będzie w stanie się bronić. No to ja tutaj wybiłem, on odbił i tutaj długo się zastanawiałem, co dalej zrobić, bo liczyłem wieża E1, liczyłem goniec B2, liczyłem goniec D2, finalnie zdecydowałem się w partii na goniec D2, jednak najlepsze było wieża E1. Wieża E1 bardzo naturalne, żeby po szachu móc sobie pójść na F1 i tutaj królem obronić, no bo w momencie jak wieża jest na H1, to nie chcemy grać król F1, bo wtedy ta wieża będzie blokowana. I teraz ja podczas partii liczyłem tak. Skoczek B4 wygląda groźnie na widły, ale po prostu gram król F1 i po widłach biję z szachem, więc luzik arbuzik. Ale później zacząłem liczyć roszada, król F1 i teraz to skoczek B4 mi się bardzo nie podobało. No bo jeżeli zbiję na E5, to jest cyk, cyk, widły. No i tutaj, no okej, pionki na obu skrzydłach, ja mam gońca, on ma skoczka, więc na pewno delikatna przewaga po mojej stronie, ale nie jest to jednak nic jakiegoś turbo specjalnego. Okazuje się jednak, że tutaj mam taki ruch. I w ogóle w skoczek C2 mam wywalone. Biję po prostu na F8, jakieś wieża AC1, bicie, bicie. I wychodzę w takiej troszeczkę lepszej wieżówce, bo po pierwsze. Sorki. Po pierwsze, wieżę mam znacznie aktywniejszą, a po drugie, przeciwnik ma izolowanego pionka, więc podejdę sobie tutaj królem. Więc to są takie wieżówki, które
Wydają się być do ustania, tak jak się na to popatrzy, ale uwierzcie mi, że z praktycznego punktu widzenia tego typu końcówki jest bardzo, bardzo ciężko bronić. Bo zazwyczaj jest tak, że strona silniejsza się zaktywizuje, zaatakuje tego słabego pionka i w którymś momencie trzeba jakoś ultra precyzyjnie w idealnym momencie tego pionka oddać, pójść na aktywność i skontrować. No, to jest bardzo, bardzo trudne, żeby prawidłowo to wszystko wyliczyć. No niestety ja jakoś nie doceniłem tej idei i się na to nie zdecydowałem. Liczyłem też goniec B2, ale to jest po prostu fatalne, bo skoczek właśnie tutaj wjeżdża, król F1 i po prostu roszada. I nawet jak zbije, to skoczek D3, wieża C8 i zobaczcie, że wszystkie figury przeciwnika bardzo aktywne. Zaraz tutaj wieża wjeżdża na C2. Punkt F2 już trzeszczy, także naprawdę tutaj są ogromne problemy. W związku z tym finalnie zdecydowałem się na goniec D2 z ideą taką, żeby tego skoczka ograniczyć i przejąć wieżami właściwie linię C i wtedy wkroczyć do ataku. No i przeciwnik roszada, no to ja dokładnie tak zrobiłem, wieża F7 i tutaj długo się zastanawiałem, co dalej zrobić. Pierwsza moja idea to było wieża C5, no i tak, przeciwnik obroni skoczka, ja wrzucę wieżę do akcji, no i powiedzmy, że on nawet zagra jakieś wieża E7, po prostu stoi w miejscu. I przyznam szczerze, że no nie bardzo widziałem, w jaki sposób ja dalej mogę zaatakować, no bo skoczek na białym polu, na C7 tutaj nigdy nie wjadę, na C8 nic mi nie daje, słaby pionek zabezpieczony, królem przez D3 przecież też nie podejdę. No i tak stwierdziłem, że kurczę bele, no tutaj jest lepsza z całą pewnością, bo przeciwnik musi się tutaj dokładnie bronić, ale no o wygraną będzie tutaj bardzo, bardzo ciężko. W związku z tym finalnie zdecydowałem się na taki manewr. Wieża C2 z ideą, że jak wieża AF8, tak jak zresztą poszło w partii, to ja gram koniec E3. I tutaj plan jest taki, że jak przeciwnik sieknie, to ja odbijam królem i teraz punkt F2 jest bardzo ładnie zabezpieczony i moja druga wieża wkracza tutaj do akcji i wiecie, pomalutku zagram F3, jakieś wieża C5, może król E4, jak będzie taka możliwość, no i po prostu tym delikwentem z E5 się zainteresuje. Także znowu, no według Stockfisha równa, ale z praktycznego punktu widzenia czarny ma problemy, no bo jednak ma tę słabość i musi na tej słabości naprawdę precyzyjnie się bronić. I w partii nastąpiło w ogóle skoczek F4 szach. Przyznam szczerze, że na to liczyłem. Więc ja tutaj zbiłem na F4, no i przeciwnik już taki zadowolony z siebie, E bije F4, no bo pewnie wydawało mu się, że to po prostu będzie łatwiutki remisik, no bo tutaj już pozbył się swojej głównej słabości, nie? Czterowieżówka. No i rzeczywiście wydawałoby się, że tutaj E z remisik. Ale ja właśnie tak miałem świadomość, bo wiele tego typu wieżówek sam przewaliłem w mojej karierze, miałem tego świadomość, że taki wysunięty pionek jest większym problemem niż by się wydawało. Bo zobaczcie, mój król sobie tutaj na luzaczku stoi, jest zabezpieczony, wszystkie pionkówki już w tym momencie mam wygrane, no bo zawsze jak wieże się powymieniają, to przeciwnik tego pionka straci. I w ten sposób no, czarny musi tutaj uważać. I moja idea dla czarnego była taka. Wieża D7 z planem tutaj. No i ja planowałem wrzucić wieżę na C1, po szachu król E4 i wjazd na C7. I wydaje mi się, że jest naprawdę rozsądna tutaj presja. No i właśnie czarny, żeby utrzymać tutaj równowagę, czy żeby bronić się w jakiś rozsądny sposób, to musi tego pionka oddać i przejść do
takiej wieżówki z pionkiem mniej, co nie? Ale tutaj wieża czarnego jest bardzo aktywna i to sprawia, że, no, że jest to do ustania przy precyzyjnej defensywie oczywiście. No bo ja zagram jakieś król F3, bicie, bicie, no i trzeba wymienić te pionki ze skrzydła hetmańskiego i 3 na 2 na jednym skrzydle przy dokładnej obronie, no to jest oczywiście remis, ale właśnie, no, dalej bym oczywiście przeciwnika testował. No i istnieje duża szansa, żeby się wywrócił. No, mi się zdarzyło wiele takich wieżówek przegrać. Więc tak jak widzicie, tutaj naprawdę nie było prosto czarnymi znaleźć, w jaki sposób podejść do defensywy. Właśnie kluczowe było to pójście na aktywność i to jest porada, która działa praktycznie w każdej wieżówce. Czyli wieża musi być aktywna, to jest podstawowa zasada wieżówek. No i tutaj przeciwnik postanowił popełnić harakiri, zdecydował się zagrać tutaj G5, na co ja przyznam szczerze liczyłem, ponieważ to wygląda bardzo logicznie, nie? A tutaj sobie zabezpieczam, wszystko jest elegancko, luzik, arbuzik, ale tak myślałem, że przeoczy tutaj przeciwnik pewną prostą ideę. Wrzuciłem H4. I tutaj powiem wam, że no byłem bliski załamania psychicznego, bo pozycja jest wygrana, nie? To w tym momencie już miałem świadomość, że to jest kompletnie wygrana wieżówka, bo zdobywam pionka, a też pionek F4 zostaje bardzo, bardzo słaby, niezależnie od wariantu, więc musi to być wygrana. I tutaj tak, no ja miałem tam godzinę 5 minut na zegarze, jest to tam 20 któryś ruch. Przeciwnik też tam miał coś 58 minut, nie? Coś takiego. I kurczę, myślał 40 minut, nie? No po prostu tam chodziłem w kółko po sali gry. I wiecie, i to jest taka głupawa sytuacja, bo ja oczywiście się cieszę, że przeciwnik tak długo myśli. No bo jeżeli ma beznadziejną pozycję i jeszcze zostanie mu mało czasu do namysłu, no to tym lepiej dla mnie, tak? Tym prędzej się po prostu wywróci. No ale 40 minut, no rzadko się zdarza, że przeciwnik na aż tak długo się zatnie. No także trochę się wynudziłem, muszę przyznać. Ale tam pooglądałem sobie, jak inni zawodnicy grają. Tomek miał bardzo ciekawą pozycję w Benonim, także tam popatrzyłem sobie, co tam u innych się dzieje i jakoś to tam zleciało. No dobra, więc w czym jest tutaj problem? Problem jest taki, że jak H6, to bitka i wieża H5. I po wieża F5 król G4. I domyślam się, że przeciwnik sobie pierwotnie liczył, że o, F3 zagram i tutaj lecę na aktywności, że wiecie, coś na tej zasadzie, że tutaj leci pionek na G5, ale leci na F2 i remis, ale G3. I w każdym, absolutnie w każdym wariancie jest to G3, no i przeciwnik zostaje z tym beznadziejnym pionkiem na F3. I no ten pionek oczywiście musi spaść prędzej czy później, także H6 tutaj nie ratuje. Osobiście myślałem, że G bije H4 będzie najlepszą defensywą, no bo wiecie, tego pionka F4 przeciwnik straci oczywiście, no ale wtedy wychodzi wieżówka z zaledwie pionkiem więcej, więc to jeszcze można bronić. No fakt, że będę miał wolnego pionka na linii F i aktywniejszego króla, no ale jeszcze coś tutaj można, wiecie, teoretycznie popróbować. No ale przeciwnik w partii zagrał G4, no to ja zbiłem, on F3, no i właśnie wydaje mi się, że grając G5 przeciwnik właśnie ten ruch przeoczył, że tutaj gram G3. No i on wieża G7, no to ja króla schowałem, wieża E7, wieża HC1, przeciwnik B5. Tutaj myślałem, że przeciwnik będzie chciał iść na wieża E2 i pierwotnie policzyłem taki forsowny wariant. Wieża E2, FE2, król G2, wieża D8, król F3. Jeżeli wieża D1, to wtrącę szacha i zbiję pionka, a jak wieża D2, to cyk, cyk, cyk. No i tutaj jest wygrana, bo ja tymi pionkami lecę do przodu. Przeciwnik będzie miał tylko jednego wolnego pionka, więc wygrywam. Ale finalnie stwierdziłem, a po cholerę, ja tu będę sobie utrudniał życie. Zagram po prostu G4 i tutaj żadnego wieża
wieża E4 i wieża F4 się nie muszę obawiać, bo wjeżdżam na C8 i zmuszę przeciwnika do wymiany jednej pary wież. Po prostu nie ma się gdzie tym królem schować, żeby nie doszło do wymiany. Także to G4 znacznie łatwiej wygrywa. No i przeciwnik w partii B5, no to ja G4, on B4, ja król G3. I szczerze mówiąc, no to byłem pewien, że tutaj się ziomek poodda za chwilę, nie? No bo no tego pionka F3 traci nieuchronnie, no to są dwa pionki na czysto więcej. No ale on wieża E4, no to dobra, no wieża C4, wieża E2, cyk, cyk, cyk. No i kurde, mówię, no tutaj to już się na pewno podda. No ale nie, król G6 jeszcze cały czas myślał, nie? No to ja H5, zbiłem kolejnego pionka, wieża B7, wieża B6. No i on tutaj ostatni krzyk rozpaczy, wieża A4 na podpuchę, bo jak zbije, to jest pat. No ale tutaj wieża G6 z matem i w ten sposób finalnie partię wygrałem. I powiem wam, że szczerze to bardziej byłem zadowolony z mojej gry w pierwszej rundzie. Fakt, że tamtą partię przewaliłem, ale no, zagrałem kawał dobrych szachów, tylko poniosła mnie ułańska fantazja tam pod presją czasu. No a tutaj taka partia, wiecie, tam ustawiłem trochę lepszą końcówkę. No i przeciwnik w pewnym momencie popełnił tutaj samobójstwo właściwie tym ruchem G5. Jakby nie zagrał tego G5, tylko właśnie wieża D7 na aktywność, no to wiecie, dalej mam delikatną przewagę, bo zawsze jednak jest ten pionek więcej, plus król przeciwnika znacznie pasywniejszy, no ale jednak tak bliżej remisu. Także, no cóż, no, przeciwnik pograł głupio i przegrał. Także spoko, ale no, nie była to najbardziej ekscytująca partia w mojej karierze. Także cóż, wobec tego przypominam 15-16 października, turniej w Lublinie, elegancka sala gry. Będę tam oczywiście przez cały turniej na żywo, na miejscu. Będę tam, myślę, jakieś gierki grał, jakiegoś streama może odpalimy i tak dalej. Można zdobyć piątą, czwartą, trzecią, drugą kategorię. Jeżeli nie grałeś jeszcze nigdy w żadnym turnieju na żywo, to luzik, wszystko tam ogarniesz, nie jest to jakieś skomplikowane. Zapisz się do grupy B i widzimy się na turnieju i będzie grane. I cóż, no i właśnie dajcie znać, czy tam w sobotę kto z Was ma ochotę na wyjście, to tam gdzieś ogarniemy jakiś lokal. Dobra, także cóż, wobec tego widzimy się na kolejnym podsumowaniu. No, miałem teraz dłuższą przerwę od nagrywania, bo po tym wbiciu IEM-a, no raz, że się rozchorowałem, a dwa, że trochę sobie odpuściłem. YouTube mnie znielubił, ale wracamy w łaski algorytmu. Dobra, także dzięki za uwagę i pa, pa, widzowie.